Dzień dobry, witamy się z wami ponownie. Zabieram dzisiaj męża na randkę, a wam go nie pokażę, bo jest w majtkach. Znalazłam sposób na domowe, kochanie, chipsy bez kalorii. I zobacz, że będą takie... Nie wierzę sama w to, co mówię, no ale... Ale... One śmierdzą! On sobie wziął, kupił lejsy pomidorowe, czajcie? Twoje na pewno będą pyszniejsze. Musisz się uczesać. Nie, dlaczego? Dlatego. Co? Przekręć głowę w tą stronę. Nie widzę. Co mi zrobiłeś? Naplułeś mi chipsami w... O ty mędo. Dużo? To sercowo. Kupę bekę. Pogoda się nam zrobiła, wyszło słońce, od kilku dni cały czas jest brzydko, a w końcu zrobiło się cudownie, pięknie i bardzo ładnie. Komar mi wleciał we włosy, zobaczysz czy mam? Co ci wleciał? We włosy, z tej strony. Mam tu komara? Może poleciał, jest? Może poleciał na chipsy. Pyszna herbatka, znaczy pyszna też nie wiem, ale pachnie cudownie. Pachnie super. Szarlotką no. Pachnie. Mega. Relaksującą. Na maksa relaksującą. Uwielbiam. Uwielbiam to miejsce. Takie odmurzenie. W ogóle muzyczka. Zapomina się o wszystkim. Ja mam bidą z wodą. Z kiedy? A kiedy jechaliśmy ostatnio do samochodu? To wtedy. No to parę dni. Nie, nie. Poniedziałek. Mamy środę. To jeszcze spoko. Now to turn around and back again. I made my bed and now I lay my head in it. And I'm sorry I'm not perfect, but I knew that I wouldn't be. I guess it's for the best, you know the worst in me. Byliśmy w Actionie i pokażę wam, kupiliśmy po dwie na razie sztuki, bo nie wiem jak się będzie z tego piło, ale zobaczcie jakie są śliczne filiżanki. Pisało, że na zupę, nie? To stwierdziłam, że idealne na naszą kawę. Także kupiłam dwie, są ciemnoszare, jasnoszare i białe i jak się sprawdzą, to wezmę ich więcej. Tutaj kupiliśmy sobie wąsy, tak, mamy świetne za... Ale wiem, bo zobaczycie, kupiłam sobie taką koszulę. Mój mąż powiedział, że cała ja. Myszki Miki. Ja to mam styl. Powiem wam, że ja to mam styl. Co mi się spodoba, to kupuję. Bierę. No. A tu mój mąż po prostu wszystko wszędzie. Ale to ja robię gniazda. Ale ja robię gniazda przynajmniej w łazience, a nie w salonie. Tu nagrywaj, popatrz. To leży tu od 3 tygodni. Nie 3 dni. Na co to czeka? No muszę to znaleźć temu miejsca. Od 3 tygodni. No bo jeszcze nie znalazłam. Szukam intensywnie. Ale będzie się burzyć do mojej bluzy, która leży od pół godziny. A skarpety? Od 3 tygodni! Skarpety od rana. Wyrabiamy ciasto na pizzunię. Ale zajebiście mu się wydaje. No. I testujemy taki chręcior.
Jest zajebisty, powiem wam, naprawdę zajebisty. Pierwsza, jeśli druga pizza wyjdzie równie dobra jak na pierwsza. Tak. A pierwszą robiliśmy z mozzarellą. Tu czyściłam go, więc jest brudne. I prosciutto szynką. I rukolą. I rukola jeszcze. O, Ali, siku. Jesteśmy w lesie. Poszliśmy sobie na grzyby. I chcemy się pochwalić z daleniu. Tak, tam się jest siko Alita, no ale w lesie to może. Są trujące. Ale pochwal się, kochanie, ile mam grzybów. Wyszliśmy na chwilę z domu. Czy Martusia znalazła? A no, Martusia, gdzie się znalazł? Zobacz. Wiem, tam są jakieś trujące, dopiero będziemy je przebierać. Krzysiu robił dzisiaj pierwszy raz dżem. Tak się mu spodobało, że z wszystkiego chce zrobić. My mamy jakieś tam owoce, które już są takie, wiesz, bly. To można było z nimi zrobić. O, grzyby. Ale trujące. Chciałabym to nagrać, jak znajduję jakiegoś grzyba, tą euforię, którą, wiecie, chciałabym wam przekazać. Uuu, grzyb, a nie, to kawałek drewna. O, chwilę temu widzieliśmy wielkie racice, nie? Dalej jest, prawda? Widzieliśmy wielkie racice, tak? Chyba mam. Same trujące mam, a to? O, jest dobry, ale nie jest taki ładny, jak ja bym chciała uwiecznić ładnego grzyba. To nie jest ten, który ja chciałam wam pokazać. No ale zawsze jakiś borowik by się przydał. Taki, wiecie, ten taki poszukiwany, co w przedszkolu, tylko o borowikach mówię. Ale same muchomory, widzicie to? Same muchomory. Gdybym nie miała takie szczęście do szukania grzybów, które można zjeść, i znajdowała ich tyle, co tych, co nie można zjeść. O, mam. Ale ja znajduję zawsze te żółte, te brzydkie takie. Nie chcę, wiem, że... No nie, no... Kolejny. A może on jest... Może on jest inny? Może... Nie, on akurat był trujący. I jakąś maź na mnie wypuścił. Chyba umrę. O, chyba mam borowika. Kurwa, zaś żółty. Jezus Maria, no. O, chyba mam borowika. Borowika, co ty jest? Tak go kto już omemłał, nie? Pójdę się Krzysiowi pochwalić, że mam. Ale może znajdziesz borowika. Chyba mam borowika. Który to już raz. Chyba mam borowika. To prawda mi był fryzjer. Ale... To ma harmonię. Wygląda jak borowik. Ale ma harmonię spod spodu, więc... I się zaczął robić różowy. Ale coś pokaż łapeczkę. No piękne łapeczki. Fajnie się leży. Zbieramy trawę. Patrzcie, co tu jest. Ile trawy pampasowej. Znaczy nie wiem, czy to jest pampasowa, ale... Do jutra! Będziemy się suszyć! Jest dobroda, jest wykończona, a ja pospaceruję! Pełna sił! Nie, Alitos? No, Alitos się tak na grzybach ubrudziła, że musieliśmy ją łuk wykąpać. Znaczy, no. Marta ją kopała. Idziemy zobaczyć, co tam Dalenio zrobi. Dalenios, ty druga! Co robisz, Dalenios? Jak było na grzybach? A ja zajmuję się grzybami. Teraz wam pokażę. Mam tutaj torbę grzybów. Dzisiaj jeszcze zrobiliśmy taki jakby dżem. To nie jest dżem, tylko takie... Trudno to nazwać, ale wywaliliśmy tu wszystkie owoce i będzie z tego ciasto. Co, Daleniusz? No co? Ojej! Ojej! Sru. Okąpana i czysta, to szalona, tak? Łapę daj. Daj łapę. Pięknie, prawie trafiłaś. Znalazłaś kochane grzyby. Tak, mój Krzyś powiedział, że ja znalazłam kochane grzyby, bo wszystkie moje grzyby wyglądają tak.
Martusia poszła na grzyby. Znalazła same kochane grzyby. Zauważasz tych, te, które nie. No dokładnie. A na dużym to mogłam na ryj spaść, przewrócić się, mieć go przed oczami. Nie widzę, nie? Ale jednego mi ale spod tak. Nóg wzięłaś. No jednego tak. Szacun do Martusia. Nie popchłam cię. Nie popchłam cię. Chciałam ci zrobić to, co ty mi robisz. Szedł za mną i mi cisnął mnie po plecach. Cały czas się ślamazarzył, a nagle mnie ciśnie po plecach. Ja mu chciałam zrobić to samo, co on mi i w międzyczasie zobaczyłam grzyba. No i tak wyszło, że go popchłam. A wtedy nie o to chodziło. Słyszę o kąpanę. Ja jestem jeszcze bardziej mokra niż byłam. I idę dzielić trawę, bo Krzyś robi z grzybami. A ja wydzielę trawę i zrobię piękny wazon, tak zapraszam. My mind is a minefield. Watch your step, that's not a threat, no. My heart is a house of cards. They had those shaky hands, they let me fall. Powiem wam, ten stolik z wczoraj, ten stolik jest zajebisty, idealny pod nóżki. Idealny pod nóżki, bo jest wyższy, wszystkie gry się w nim mieszczą, w ogóle on jest taki mega pojemny w ogóle. I teraz jeszcze ta trawa to zajebiście wygląda. Ja jestem z tego stolika mega zadowolony, powiem. Ja też. My się żegnamy, bo chyba ten vlog już jest na tyle długi, że możemy go puścić w świat. Życzymy wam miłego wieczorku. Ale dziś było fajnie na tych grzybach. Naprawdę ten zapach tego lasu i ten. To, że tak się wciągłaś i tak czułaś ten tą świeżość. No, czali jesteśmy porusowani, tak. Jak to widać. No, to jesteśmy. A ty dzisiaj też. Tak, bo ja się wpieprzyłam w chaszcze, w jakieś choinki. W rękach, kochanie, bo ty. No, chyba bym zgisła. Ty masz takie delikatne rączki.